Szanowni Państwo, 22 lipca 2016 roku Sejm podjął uchwałę, której celem było ustanowienie dnia 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. W tej to uchwale również wyraził wdzięczność sprawiedliwym Ukraińcom, którzy odmówili udziału w mordach oraz ratowali Polaków. Szanowni Państwo, my w ubiegłym roku, chcąc uczcić ten dzień, który również jest ważny dla historii Smolca, również dla historii naszych mieszkańców, w ubiegłym roku dokonaliśmy uroczystego odsłonięcia pomnika ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w Pawłowie na terenie dzisiejszej Ukrainy. Chcemy tą tradycję kontynuować. Zaznaczam, że nie jest ona skierowana przeciwko komukolwiek. Chcemy po prostu upamiętnić ofiary tamtej zbrodni, ale również nawiązujemy w ten sposób do początków polskiej historii Smolca po roku 1945. Ja tylko przypomnę, drodzy Państwo, że ta data 11 lipca jest to upamiętnienie tak zwanej krwawej niedzieli, która miała miejsce właśnie tego dnia w roku 1943. Mamy, Szanowni Państwo, dwoje znakomitych gości. Tutaj jest z nami pani Zofia Sicia oraz jej siostra, pani Józefa Gościniewicz. Pani Zofia jest jednym z ostatnich świadków pamiętających jeszcze wydarzenia, które miały miejsce w Pawłowie na Ukrainie. Pawłowie, z którego wywodzą się pierwsze polskie rodziny, drodzy Państwo, które tworzyły polskie życie społeczne tutaj po roku 1945. Ja witam obie panie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Szanowne panie, zwracam się teraz tutaj do pani Zosi. Chciałbym też, żeby pani przybliżyła nam, jak wyglądało życie w Pawłowie przed rokiem 1944. No nie powiem dobrze, bo razem wszyscy byli w porządku. Ukraińcy, Polacy, bo to była wioska i Polacy, i Ukraińcy. No ale później tak się stało, że po prostu oni chcieli mieć Ukrainę i dlatego chcieli wymordować wszystkich Polaków. I było tak, że jak już później zaczęli mordować, wpadli do jednej wioski. Wymordowali w jednej wiosce, kogo w domu złapali, dostali. A później to gdzie indziej jechali, no ale to ja trochę nie byłam taka. Mała byłam, to jeszcze za dużo nie pamiętam, ale to, co słyszałam i rozmawiali, i to, co ja widziałam, to tego nie zapomnę. Zapomniałam, co wczoraj jadłam, ale tego, tej zbrodni takiej nie zapomnę. To, co oni robili z tymi Polakami, a najgorsze to były dzieci. To było oni coś okropnego, bo myśmy w domu nie spali. Ja i siostra Krzyżanowska. Poszliśmy, jeszcze mama mówi z tatem, idźcie dzieci spać, a my pójdziemy później spać, gdzie indziej, bo tak po szopach, po stajniach, wszędzie chodziło się i się kryło. No ale myśmy poszli z siostrą na drugi koniec wioski tam pospać, a tam była ukraińska, polska rodzina, w porządku byli. Ale ten, a mama mówi, my pójdziemy też. No i tak było, że w nocy, tą właśnie noc, nie poszli nigdzie, tylko zostali w domu. Ja tutaj tylko przypomnę Państwu, że na pomniku, który został postawiony w ubiegłym roku na terenie smoleckiego cmentarza jest ponad 38 nazwisk, tak? Polaków związanych tutaj z Pawłowem, ponieważ tutaj wiemy o tym, że te zabójstwa rozpoczęły się wcześniej, tak? Taką pierwszą nam znaną ofiarą pochodzącą z Pawłowa był zamordowany w lutym 1944 roku ksiądz Jan Kuszyński, tak? Potem jeszcze było dwóch panów, tak. Pan Piotr Zawadzki, bodajże młody człowiek, tak, wtedy, 22-letni,
i następnie był pan Aleksander Paranowski, tak? Po tym, że tak powiem, następuje ta taka mroczna noc właśnie z 1 tutaj na 2 kwietnia roku 1944, tak, wtedy, kiedy to do Pawłowa wkraczają no, uzbrojone bandy, no i wtedy dochodzi do takiej niesamowitej tragedii, właśnie o której teraz mówi tutaj pani Zofia. W każdym bądź razie faktycznie zginęło, tam zabili jednego, tam ja, no. Pani Zofio, ja tu mam tylko taką prośbę, tak? Proszę przypomnieć, bo tam zginęło kilkoro członków pani najbliższej rodziny, tak? Zginęli tutaj rodzice, tak? Zginął brat, ale również pan Franciszek Sus, tak? Też, tak jest. Jego syn Józek też. Czy to był też również krewny? Tak, tak. To mój tato, a jego tato to rodzone bracia byli. Aha. Także oni kogo złapali, no bo, przepraszam, kogo zastali w domu, tak wszystkich wymordowali. Tak samo jak i naszych rodziców. Nie poszli w tą noc nigdzie. My ze siostrą Krzyżanowską Genią poszliśmy, a oni zostali. I ta była noc okropna. A pani Zofio, proszę przypomnieć imiona rodziców oraz imię brata. Brat był Stefan, mama Maria, a tato był Jan. Ja tylko przypomnę, szanowni państwo, że my w trakcie spotkania Pawłowian, które będzie miało miejsce w tym roku, pokażemy na specjalnej prezentacji zdjęcia rodziców pań. No niestety brat tutaj nie ma tutaj swojego zdjęcia. Ja tylko zaznaczę, drodzy państwo, jedną rzecz, że to są jedyne zdjęcia ofiar, które posiadamy. Także to ja może oddaję tutaj dalej pani Zofio głos. Proszę bardzo. No i tak było, że ta noc taka była, myśmy poszli z siostrą, a rodzice nie widzieliśmy, bo byliśmy pewni, że oni pójdą. Ale w nocy tam, gdzieśmy byli, tam jeszcze jedna rodzina była, nie, o tych Ukraińców, a to była taka rodzina ukraińska i polska. No i tak było, że patrzymy się, idą tą uliczką, a tam domek mały był, okienka takie małe i ten gospodarz mówi, dzieci kochane, przeżegnajcie się, bo koniec z nami, bo oni wchodzili tam na podwórko. I tak przez to okienko widzieliśmy wszyscy, ale któryś z tyłu, bo to musiał być przewodnik, że prowadził, gdzie Polacy są. I krzyknął, że to nie tu. I oni wyszli z tego podwórka, poszli dalej tam za cerkwi i tam wymordowali. Takżeśmy już do rana, nikt nie spał, tam się pali, nie. Widzieliśmy i my rano z siostrą, ledwie świt, pociekaliśmy stamtąd. I do domu biegnąć, nie wioską, tylko po podlas. Przybiegliśmy do domu, to nas nie puścili. Zaraz sąsiadka zabrała, nie, zabrali nas i za chwilę czasu ją znieśli, taką, bo to odbili na strychu. No i także babcia w ogóle nie puściła, pomyła wszystkich mnie, bo tato miał oczy wyciągnięte. Mama od kuli zginęła i brat też, a ona była pobita. No dziecko takie, co ona miała? Ile ty miałaś? Około 2 lat. Jeszcze nie miałaś 16. Półtora roku. Tak, gdzieś tak półtora roku miała. 42, a to było 44, tak? To ja może poproszę tutaj też, żeby pani Józefa powiedziała to do mikrofonu, także żeby to było słychać, bo pani była około wtedy 15-miesięczną czy 18-miesięczną, miesięcznym dzieckiem, prawda? Pani, tak, gdzieś tak było. Ja tylko, drodzy państwo, powiem jedną rzecz, że pani Józefa po mężu Gościniewicz jest najmłodszą ofiarą tejże zbrodni, ofiarą, która przeżyła, tak, bo oprócz tej niej również jedną z ofiar była około 3-letnia dziewczynka, no, która zginęła tutaj wraz z rodzicami. Ja tylko, drodzy państwo, przytoczę tutaj słowa jednego chyba z najważniejszych świadków tych wydarzeń, świętej pamięci pana Antoniego Grzeszczuka, który tak napisał o tym w roku 1992.
W nocy 1 kwietnia 1944 roku o godzinie 23:30 z soboty na niedzielę palmową ukraińska banda banderowców dokonała napadu na polskie rodziny w Pawłowie. Zamordowano wówczas w bestialski sposób 38 osób, a wiele domów spalono. Około godziny oglądałem domostwa poszkodowanych sąsiadów. Urodziny Sus odnalazłem na strychu pomordowanych ojca Jana Sus, matkę Marię Sus i syna Stefana Sus, lat 18. Najmłodsze dziecko, 15-miesięczną dziewczynkę Józefę, znalazłem wśród pomordowanych na strychu. Dziecko było w krytycznym stanie, ubrane tylko w krótką koszulkę, odniosło rany postrzałowe w nogę, tutaj w nawiasie pachwina na wylot, w rękę prawą, w nawiasie przedramię na wylot, z przestrzelonym, rozerwanym wstrzępy nosem oraz rana kuta bagnetem lub nożem w brzuch, w nawiasie widoczne wnętrzności. Zdziwiłem się, że z takimi ranami dziecko bez pomocy przeżyło 5 godzin. Zabrałem je ze strychu i podałem do sieni Andrzejowi Trochimczukowi, też mieszkańcowi Pawłowa, już nieżyjącemu. Jak się później dowiedziałem, pierwszej pomocy udzielił dziecku niemiecki lekarz wojskowy, który w tym czasie przebywał w Pawłowie. Także pani Józefo zawdzięcza tutaj życie niemieckiemu lekarzowi. Tak, zawdzięczam. Pani Zosiu, ja jeszcze tutaj może tak, bo pani Józefa nie może tego pamiętać z racji tego, że była tak maleńkim dzieckiem. Szereg osób, które przeżyły te straszne wydarzenia, mówi jasno o tym, to jest tak, że przeżyli, to jest tak również dzięki pomocy ukraińskich sąsiadów, tak? Tutaj mówi się bardzo często o tym, że były to osoby starsze, tak? Czy mogłaby pani właśnie na temat tych Ukraińców, którzy wam pomogli, tak, coś powiedzieć? No, to było tak, że oni nam pomogli, ale ich syn poszedł gdzie indziej. Niestety, tak było i tyle. Także w ogóle, jak myśmy byli w ten czas, już jak ja przyleciałam ze siostrą, nie puścili nas, pomyła babcia tam, nie pomyli, poznosili ich ze strychu, bo to przecież było ten i na łóżka pokładli. Dopiero nas później puścili zobaczyć. No ale to było coś okropnego, łóżka na łóżkach czy osoby. No ale człowiek takim dziecko było, w szoku było, jak zobaczyłam. Ale mówię, Boże kochany, nie daj Boże nikomu takiego coś widzieć. Oni tak potrafili robić, że jak była, płoty byli, to kiedyś z desek robili płoty, takie zaoszczone były, to oni potrafili wziąć dziecko nadziać na płot. Kobieta, która była w poważnym stanie w ciąży, potrafili na gnojownik wziąć i rozpróć brzuch i zostawić. Czy mówimy tutaj o pani Zofii Malec, która zginęła w taki sposób, no mając, drodzy państwo, 18 lat. No. Także, a zaraz trzeci dom od nas, kuźnia tam była, nie? No i w tej kuźni tam były chłopaki, tam nawet był jeden mego brata, kolega był. Ich mama miała nogi w gipsie, a oni mieli broń, bo to chłopaki starsze byli. I jak tam weszli, zaczęli się bronić. I oni zaczęli do ogrodu uciekać, chłopaki, z góry skakać. I ten najmłodszy wziął swoją mamę na ręki i skoczył z nią. A że w sadzie były takie różne drzewa, krzaki, nie? I ta mówi, dzieci uciekajcie, zostawcie mnie, ja jestem stara. I oni pouciekali do pańskiego sadu, na drzewa powlazili i tam na drzewie siedzieli. A oni podlecieli do tej matki. Jak zobaczyli, że ona w tych krzakach siedzi, mówi, zostawcie ją, ona tak nie przeżyje do rana i tak zamarznie. I ją zostawili. A ich ojciec leciał gasić, bo zaraz podpalili to dom. Zaczęli gasić i tak, że on biegł gasić, to wzięli go, zaraz przy studni zabili. I to wszystko się spaliło. Pod lasem też taki domek był, było młode małżeństwo. Mieli małe dziecko w wózku, też tak samo. Jego zabili, a ona z tego wszystkiego zaczęła uciekać i przypomniała sobie, że ona dziecko, więc ona biegiem z powrotem przez płot
mówi, przez płot pójdzie na drugą stronę i dziecko zabierze. Ją zabili na tym płocie, także ona nie zdążyła już do dziecka dojść i dom podpalili i dziecko żywcem się spaliło. Coś okropnego to, co oni robili. To, co tutaj, drodzy Państwo, pani Zofia tutaj opowiedziała tutaj o losie tej rodziny Janiszewskich, tak? Tutaj to jest, to był pan Michał Janiszewski, jego żona to pani Anastazja. Natomiast niestety, szanowni Państwo, imienia córki nie udało nam się już w ogóle ustalić. To było maleńkie dziecko, ja byłem szczęśliwy tych, że udało mi się ustalić mniej więcej wiek tutaj tej dziewczynki, tak? Tak żebyśmy chociaż troszeczkę o niej wiedzieli. Pani Zosiu, no czasy to były bardzo mroczne, tak? Tutaj, tak. Ale też właśnie w tym mrocznym czasie pojawiały się osoby, tak, takie, które potrafiły, mówię cały czas jak gdyby o tej stronie też również ukraińskiej, które potrafiły wyciągnąć taką, wtedy kiedy było ciężko, pomocną dłoń. Tutaj pan Jan Jaworski wspominał o panu Wasylu Bojko i tutaj też, drodzy Państwo, zaznaczmy jedną rzecz, że ci Ukraińcy, tak, którzy Państwu pomagali, oni również byli tutaj narażeni na niejednokrotnie takie bardzo brutalne represje, także oni również się tego bali. Czy pani pamięta, tak, tutaj takie rodziny, może nazwiska, takie rodziny, po prostu, które no właśnie Państwo pomagali, bo ja nie będę ukrywać, szanowni Państwo, że oczywiście wcześniej już na ten temat z panią Zofią rozmawialiśmy, tak, także pani Zofia też tutaj przekazała nam taką właśnie informację, że była właśnie o tej starszej pani, tutaj jest tej starszej pani Ukraińce, tak, która... Tak, tak, dokładnie, tak, która mieli bardzo była... Bardzo by pomagali. Ile razy jeszcze przed morderstwem myśmy u niej w stajni spali, w szopie, no wieczorem. Ona nawet nieraz nie wiedziała. Mówi rano, mama mówi, co? Mówi, spaliśmy u ciebie, bośmy się bali, mówi ten. A w tą noc, że mordowali, nie poszli. Jak raz i tak. A no, ciężkie to było. Pani Zosiu, mam jeszcze takie pytanie, pani, bo wiem, że pani była jeszcze tutaj w Pawłowie po roku 45. Czy pani spotkała się tu również z tą panią, z tą dawną tutaj sąsiadką? Tak, rozmawiałam, bo ja byłam na drugiej wiosce, nie w tej swojej, tylko na drugiej, nie? To tam mnie buzili na cmentarz i wszystko. Byłam, rozmawiałam. No cóż oni mogą zrobić? A jeszcze się chciałem zapytać tak, bo mówimy tutaj oczywiście o czasach bardzo trudnych, tak, o wydarzeniach niezwykle brutalnych, tak, tutaj, ale przecież Państwo żyliście, tak, wspólnie tutaj przed rokiem tutaj 44, bo to jest szereg świadków mówi o tym, że taką datą, dla nich taką, taką graniczną, tak, wtedy, kiedy oni zauważyli jak gdyby tą zmianę nastawienia, tak, to była jesień roku 43. A ja bym chciał, żeby też troszeczkę pani nam opowiedziała o tym, jak wyglądało po prostu życie w Pawłowie jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej. Gdzie państwo, to gdzie tutaj, gdzie dzieci chodziły do szkoły, bo wiem, że to był bodajże powiat Radziechów, prawda? Tak, także tak, dawne województwo tarnopolskie, tak, tak jest, także to ja tutaj też, gdzie kościół, tak, tutaj, bo też to była ważna rzecz. Wiem, że obok był również, tak, była cerkiew, ale również był dwór tutaj państwa ujejskich, także jakby pani mogła coś powiedzieć, to proszę bardzo. O tym dworze to mi trudno powiedzieć, bo ja już przecież nie byłam taka dorosła, chociażby miałam 16 lat, tak, no ale to, co z widzenia, to tyle było bardzo w porządku. Były święta polskie. To jak taki byli sąsiedzi, dobrze przychodzili na święta do nas. A jak oni mieli, to myśmy też tak samo, mama, tato, szli do nich po sąsiedzku. Także było w porządku, no ale nie wszyscy byli tacy.
Ale proszę mi powiedzieć, czy pamięta pani, bo to Pawłów był wsią polsko-ukraińską, tak? I jak wyglądały tam, znaczy tak, czy jak wyglądało tam to pod względem jak gdyby liczby, tak, Polaków tutaj do liczby Ukraińców, tak? Czy było więcej Polaków, czy było więcej Ukraińców? Chyba było więcej Ukraińców, jak się nie mylę, tak mi się wydaje, no. Trudno mi coś powiedzieć. Ale było też tak, na przykład pani Zosiu, że jakieś święta na przykład spędzaliście wspólnie, jakieś zabawy. Także to proszę tutaj coś na ten temat opowiedzieć. No, a później już tak po tym wszystkim tak się stało i nie wiem. Znaczy pojawiła się ideologia, tak, która zaczęła dzielić, tak? Rozumiem. Tak. Czy pani to też jak gdyby jakoś to zauważyła, pani Zosiu, a jeśli tak, to jak? Ja raczej nie zauważyłam tego tak specjalnie, bo wie pan, ja się nie interesowałam tym, bo byłam dzieckiem, mniej więcej tam koleżanki, koledzy, jak to zwykle, jak dzieci są. Ale tak, to jak z tego, to wszystko było w porządku. A później nie wiem. No, chcieli Ukrainy, chcieli Polaków. Ale rozumiem, że miała pani na przykład wśród swoich kolegów i koleżanek tak, i Polaków i Ukraińców. Tak jest, nie było. Tak jakśmy poszli do Ukraińców, to tam rozmawiało się po ukraińsku. A jak oni przychodzili już do Polaków, to po polsku rozmawiali. Także to tak było, że nie było, żeby tam ja poszłam do nich, to ja rozmawiałam nie u nich, rozmawiałam po ukraińsku, a oni przyszli do nas to po polsku. Czyli posługiwaliście się jednym słowem dwoma językami, tak rozumiem. Tak. A jeszcze chciałem zapytać pani Zosiu o takie, no dosyć takie ciekawe to dla nas to jest zjawisko, tutaj teraz wydaje mi się, że takie troszeczkę takie egzotyczne, tak. Bywały również rodziny te polsko-ukraińskie, prawda? Tutaj nie była to, i chyba nie była to taka rzecz rzadka, prawda? Także w którym nawet bywało tak, powiedzmy, że mama była wyznania grecko-katolickiego, tak, tutaj, czyli tutaj, no powiedzmy, wyznania, po prostu, które było określane jako ukraińskie, prawda? Natomiast ojciec był katolikiem, był rzymskim katolikiem, tak, Polakiem, tak często tutaj to również kojarzono, tak, i wtedy też było tak bodajże, że jeśli rodzili się w takiej rodzinie synowie, no to dziedziczyli tutaj wyznanie ojca, tak, rozumiem? Tutaj natomiast jeśli córki, to dziedziczyły wyznanie matki, tak? I mogło też być oczywiście odwrotnie. Prawda? Także jakby pani mogła coś na ten temat powiedzieć, było proszę tak, bardzo. Że jak był na przykład ojciec Polakiem, no to synowie już byli chrzczone w kościele katolickim. A jak matka była Ukrainka, no to już w cerkwi, już tam córki w cerkwi chrzcili, także tak jakoś no zgoda była. A proszę mi powiedzieć, jak takie, co się działo z takimi rodzinami, no wtedy, kiedy właśnie doszło tutaj do takiego wybuchu, takich no, negatywnych bardzo wydarzeń, jak one to przeżywały? No trudno, to zależy, trudno powiedzieć, to różnie było, różnie byli ludzie, jedni w porządku, drudzy nie, ale raczej zgadzali się, ale że to tak mordowali, to nie wiem, trudno mi to powiedzieć. Rozumiem. Chciałem teraz zapytać o kolejną rzecz, bo tak, to co się stało wtedy tutaj z 1 tutaj na 2 kwietnia roku 1944, no to był taki impuls do tego, tak, bo sama pani wspominała o tym, że no uciekaliście, tak, po prostu to jest całkiem zrozumiałe, tutaj baliście się o swoje życie. Jak wyglądała potem tutaj wasza... No, wasza droga. Było tak, że jak już pomordowali i wszystko w porządku, nie, to był stolarz, porobił nie ten trumnę, tylko skrzyni deskami. Skrzyni porobił, iśmy wzięli też tak samo, to nas wygonili, bo to z gwoździami zabijali i pochowaliśmy, była jedna mogiła wykopana, pochowaliśmy i zaraz uciekaliśmy do Radzichowa. Tylko babcia została, bo była krowa, były barany, kury, kaczki, to po nocach spała w stertach. Nie spała w mieszkaniu, tylko w stertach spała, chowała się. Nie. No i takśmy z Radzichowa wyjechaliśmy później do... A pamiętam, pani Zosiu, niech pani przypomni nazwisko tej pani babci, która została tam. Nie, no to myśmy przyjechała z nami. Tutaj. Rozumiem. To jest... Haliny prababcia. Czyli pani Katarzyna? Mama.
Tata mego. Rozumiem. Ta babcia mama była. Rozumiem, czyli mówimy tutaj o pani Katarzynie, pani Katarzynie Leśniakowej, tak, tak jest dokładnie. Tak. Ona napomyła wszystkich, to wszystko ona robiła. Niesłychanie dzielna kobieta. Pilnowała, naprawdę tak jest. Ja tylko, szanowni państwo, tylko powiem, że zdjęcie pani Katarzyny Leśniakowej również państwu pokażemy, także będzie również obecna na tym naszym spotkaniu wnuczka pani Katarzyny, czyli pani Halina Katarzyna Wiśniowska. No ale tutaj my, państwo, to pani powiedziała o tym, że państwo uciekliście, tak jest, do Radziechowa, prawda? Jak wyglądała wasza droga potem? Tak z malutką tutaj panią Józią. No, trzeba było później do Łańcuta. Załatwili szwagier, nie, i tam jeszcze szwagra wyradł pociągi, bo to pociągami, zwykłe pociągi, nie towarowe. Przyjechaliśmy do Łańcuta. Byliśmy rok czasu w Łańcucie. Ja byłam, ona, z tą babcią byliśmy. Babcia nawet gotowała dla tych wszystkich, nie? Na stacji chodzili, bo to trzeba było gotować, dać jeść. Bo ten, to ją odprowadzałam do przedszkola, do sióstr zakonnych, nie? Takie to małe, gdzieś miałam zdjęcie, odprowadzałam ją. Tak, żeśmy mieszkali, a szwagier Grzeszczuk mieszkał na Czarnej, na wiosce, bo myśmy z nim przyjechali do Łańcuta. I później tak było, że wujek nas odnalazł, Haliny tato. Pan Kazimierz Leśniak, tak? Nas odnalazł. Dobrze pamiętam. I pamiętam, jak wszedł do drzwi, tam bo nas było dużo rodzin, bo to w Łańcucie. Jak wszedł, no tośmy po prostu, babcia i ja, bo to małe, to się nie liczyło. Ale to było coś okropnego. W końcu wujek mówi, no dzieci kochane, wreszcie was odnalazłem. Nie. No i także zaraz. I to mówi pani, że odnalazł w Łańcucie. Tak, w Łańcucie. Mhm. Rok czasu mieszkaliśmy w Łańcucie. Po roku czasu, jak już wujek nas znalazł, transport i przyjechaliśmy tu do Smolca. A właśnie teraz mam takie, jestem tego bardzo ciekawy, tak? Co sprawiło to właśnie, że no, zostaliście po prostu jednymi z pierwszych po bardzo długim okresie czasu, tak? Bo tylko przypomnę państwu jedną rzecz, że w wieku XIV chociażby istniał Smolec Polski, chociażby na terenie naszego zamku, no ale potem kolejni Polacy w takiej zorganizowanej grupie pojawili się tutaj po roku właśnie 45, no i właśnie tutaj rodzina pani Zosia tutaj wraz z rodziną pani Józefa, no, były jednymi z pierwszych polskich mieszkańców, tak, Smolca. A co konkretnie zadecydowało o tym, że to właśnie Smolec, a nie inna miejscowość? Nas najpierw z transportu zawieźli, nie wiem jak ta wioska się nazywała, jakaś taka mała bardzo była. Do Zabrodzia, pani Zosiu? Może do Zabrodzia. Bardzo możliwe. No, ja nie pamiętam. I tamśmy nocowali, ale wujek nie. Gdzieś tak pojechali, wszędzie rozglądnęli się i przyjechał i mówi tak, jutro przyjadą, a w Smolcu był tylko jeden policjant. Proszę. Tak. A wujek zaraz się z tego, no nie mówi, o to my na drugi dzień przyjedziemy, a tam baliśmy się spać. Wujek kolczastym drutem drzwi pozamykał, bo Ruscy pukali. Babcia wyszła, ale nie otwierała drzwi. A mówi, on chce babuszkę. Mówi, możesz ty być. A babcia mówi, słuchaj, tam w tamtym domu, tam są takie młode, idź. I zaraz za kilka dni myśmy, ten policjant przyjechał, wozami przyjechali, nas zabrali, przywieźli tu do Smolca. To policja spała u nas w stodole. Było dwóch policjantów. A pamięta pani, jak się nazywali? A nie, no ten, wiem, że chyba był Stasik Józef. Chyba on był, ale on już dawno nie żyje. Tak mi się coś wydaje. No tak jak tylko trochę pamiętam, wszystkiego też nie mogę tak pamiętać. To i tak, pani Zosiu, no jest pani dla nas prawdziwą skarbnicą. No pamiętam, tak jakby to się wczoraj wszystko działo. Ja nie wiem, gdzie to wszystko... A teraz właśnie chciałem się zapytać pani Zosiu, jak pani pamięta pana Marcina Czarnego, pierwszego polskiego sołtysa Smolca? Jaki dobrze to był człowiek? Pamiętam, bo przecież my naprzeciw mieszkaliśmy. No to proszę powiedzieć coś o panu Marcinie. No co ja mogę o nim powiedzieć? Był bardzo dobrym człowiekiem, był w porządku, naprawdę.
dbał o rodzinę, o wszystko, gdzie trzeba było coś pomagać czy coś, to zawsze i wciąż, bo zresztą jeden drugiemu pomagało. A jak się przyszło, nie było co ugotować się, nic, to powiem tak prawdę. Szli na pola, Halinki mama, mężczyźni, nie tylko kobiety, na pola nakopali ziemniaków, na plecy przynieśli, żeby było co ugotować i zjeść. No proszę. Tak było. A proszę powiedzieć, jaką osobą była pani świętej pamięci pani Katarzyna Czarna, żona pana Marcina, czyli pierwsza polska sołtysowa? No, ona też była bardzo w porządku, kobieta. No później już zachorowała, ale tak w ogóle byli bardzo w porządku. Bo to naprzeciw mieszkaliśmy razem, także nie można nic powiedzieć, nic. Ale ja mam też jeszcze jedno pytanie do pań, tutaj do, szczególnie tutaj do pani, pani Zosiu. Pani Katarzyna wspominała o, tylko że nie potrafiła tego określić dokładnie, tak, czy to było święto jak gdyby Trzech Króli w roku 1946, pierwszy polski opłatek, który miał miejsce w świetlicy dzisiejszej. Czy pani tutaj była również uczestniczką tego opłatka? Czy... Może byłam, ale już tego nie rozumiem, pamiętam, bo wiem, że to już jest taki szczegół. Z panią Katarzyną to zawsze, bo zawsze chodziłam, wszędzie mnie brała w ogóle. Także nie mogę sobie przypomnieć tego. Znaczy, bo to taki szczegół, tak? Tutaj pani Katarzyna słynęła tutaj z tego, że miała znakomitą pamięć, była świetnie wykształconą osobą, ale tutaj też również, no pani Zosiu, powtórzę to jeszcze raz, tak? Jest pani po prostu dla nas naprawdę prawdziwą skarbnicą wiedzy, także stąd również jest ten nasz wywiad. Pani Zosiu, mam jeszcze również do pani taką prośbę. Jakby pani mogła powspominać swoich rodziców, tak? Świętej pamięci pana Józefa, panią Marię, również powspominać brata, jakimi byli ludźmi, jakich pani pamięta? Byli bardzo w porządku. Bardzo. Tak jak moi rodzice byli w ogóle. I brat, także nie mogę nic powiedzieć. Naprawdę. Wiem, że tylko tyle, jak to ostatnie słowo, szwagier Grzeszczuk Józek. U tej sąsiadki, jak mordowali, przepraszam, że to jeszcze tak doszłam, siedział w kominie. Do kumina wszedł. A był pewny, że rodzice, to znaczy teściowie, pójdą. Ale nie poszli. Jak przyszli, jak oni tam nie mogli drzwiami się dostać, więc powybijali okna, później drzwi. To tylko tyle słyszał i powiedział, że jak już, nie wiem, czy wszystkich wymordowali, czy nie, to tylko słyszał mamy głos. Mówię, ach dzieci kochane, kto się wami będzie opiekował? Tak Józef Grzeszczuk to powiedział. Nie tylko mama powiedziała tak i on później powiedział nam, no to to pamiętam, jak on to powiedział, że ostatnie słowa mamy, mama to by powiedziała. Pani Zosiu, mam jeszcze jedno takie pytanie, które będzie takim chyba pytaniem ostatnim tutaj do pań, tak? Bo wszyscy pamiętamy ten moment odsłonięcia pomnika, który miał miejsce rok temu, tak? Tutaj ja też nie będę ukrywać, że jestem tutaj bardzo wdzięczny, tutaj szczególnie chórowi, tu jest Smolec Kantans, dzięki któremu mogliśmy właśnie wybrać się w taką niesamowitą podróż po Ukrainie i odwiedziliśmy również miejsca, z których pochodzą mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie i w tym również między innymi odwiedziliśmy również wtedy Pawłów. Ja sobie wtedy postanowiłem, że to już taki za punkt honoru, to że postawimy potem pomnik właśnie pomordowanym. Powstał kilkuosobowy komitet organizacyjny, w skład którego również weszła pani Halina Wiśniowska oraz Ania Kraczkowska, obie, że tak, mające również korzenie w Pawłowie, też również oczywiście były inne osoby, które nam pomagały. Jak panie pamiętacie ten moment? Ten moment odsłonięcia pomnika. Przeczytałam to, co znalam, to wiem, a dużo ludzi nie znam, bo to jednak
dzieckiem byłam, to jednak nie, to mi nie ten, no, ale przykre to było, no, ale dobrze, że chociaż pamięć jest. Że jest takie miejsce, w którym można, do którego można przyjść, tak? Tutaj tak, można zapalić tutaj świeczkę upamiętniającą, tak? Tych, którzy zginęli. Szanowni Państwo, ja tutaj bardzo serdecznie paniom dziękuję. Jeszcze raz powtórzę tutaj, że bardzo serdecznie dziękuję tutaj za podzielenie się tutaj z nami wspomnieniami po prostu, które są niełatwe, tak? Zapewne jest tak, że wtedy, kiedy pani o tym opowiada, pani Zosiu, że one wracają, tak, że to się pojawia po raz kolejny pod powiekami. Także bardzo serdecznie dziękuję. Także ze swojej strony mogę powiedzieć tutaj, że będziemy starali się oczywiście pamiętać tutaj o tym, jak gdyby tym miejscu, tutaj, w którym, tak jak ja powiedziałem, odwiedzając Pawłów, powiedziałem coś takiego, że to jest miejsce, w którym rodził się, tak, albo jedno z miejsc, tak, tutaj, w którym rodził się dzisiejszy polski Smolec. Ja tylko też chciałem powiedzieć, jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, tak, że absolutnie ani ten pomnik, tak, ani te obchody, te gdyby upamiętnienia nie mają absolutnie na celu zranienia kogokolwiek, tak. My po prostu chcemy pamiętać o tym po to, żeby coś takiego się już nie wydarzyło nikomu. Tak, bo tutaj też jeszcze przypomnę, drodzy Państwo, jedną rzecz, że ten dzień tutaj, o którym mówimy, czyli Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa tutaj na obywatelach II RP, tak, tutaj chodzi szczególnie tutaj też o rzezie na Wołyniu, no to mówimy tutaj o obywatelach II Rzeczypospolitej, tak, tutaj, a byli również, były to osoby nie tylko pochodzenia polskiego, ale również ormiańskiego, byli to również Żydzi, tak. Chodzi oczywiście o to, żebyśmy pamiętali po to, żeby coś takiego potem już się nie powtórzyło. No niestety. Przeżyło się tyle czasu, tyle lat, ale no w tej chwili w Smolcu jestem najstarsza z Pawłowa. Już nie ma nikogo. Tak. Tak. Jedna, jedyna ja, a ona no później to ja powinna jestem być. Druga. No a ty po mnie. Tylko nas dwie jest. Tak, dlatego to świadectwo pań, no jest tak bardzo ważne dla nas, tak, no bo jest to niewątpliwie no, bardzo ważna część historii Smolca. My mamy mnóstwo materiałów, drodzy Państwo, dotyczące materiałów pisanych, tak, związanych tutaj z historią, z niemiecką historią Smolca. Natomiast tą historię polską, no my musimy cały czas odtwarzać, tak, tutaj i stąd tutaj musimy słuchać świadków tamtych czasów, no właśnie takich świadków, drodzy Państwo, jak właśnie pani Zofia i tutaj również pani Józefa Gościniewicz. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Również dziękujemy bardzo za pamięć.